Sytuacja była wręcz tragiczna. Musieliśmy zabezpieczyć dowożenie wody. Nie mieliśmy możliwości prowadzenia udoju mechanicznego. Wszyscy pracownicy, po prostu nawet traktorzyści, siadali pod krowy i doili. Zresztą jeszcze to pogarszała sytuacja, że ciemność była kompletna, także do krowy podejść to nawet nie było widać, gdzie wymie. Trzeba było ściągać ciągniki, oświetlać to. Dopiero jako tako można było wydoić tą krowę. I doszliśmy do wniosku, że da się te pompy, które są napędzane silnikami elektrycznymi, przerobić na napęd spalinowy. Postawiliśmy silnik spalinowy, wybiliśmy dziurę tutaj w ścianie i tym silnikiem spalinowym napędzaliśmy dwie sprężarki, które nam dają możliwość udoju na dwie strony obory, czyli całą oborę już mieliśmy zmechanizowaną, jeżeli chodzi o sam udój. Wodę musieliśmy dowozić w beczkowozach, w beczkach i wlewać do koryt, bo poidła automatyczne były w tym czasie nieczynne. A krowy jeszcze były nieprzyzwyczajone do tej wody, wcale nie chciały pić, był jeden ryk na oborze, no i mleko spadło, także w dwóch dniach to 100 litrów mleka na oborze było mniej. Telefon mieliśmy nieczynny, sieć jest porwana we wszystkich kierunkach, brak jakiejkolwiek łączności z lekarzem, pogotowiem. Zrobiliśmy chyba wszystko, co było możliwe, licząc się z tym, że to musimy zrobić, od tego tutaj jesteśmy, żeby pomimo tych trudnych warunków produkcję utrzymać na normalnym poziomie.